Słuchajcie, jakbyście kiedyś do Szczecina przyjechali i chcieli nad morze, to to jest właśnie tutaj. Tak, to jest tutaj. Dokładnie. Innego morza tutaj nie mamy. Dokładnie. Unlock, unlock the fucking locker. Słuchajcie, jesteśmy na działce Bobasa. Oczywiście na nowej działce, która jeszcze nie jest, jak widać, ogarnięta. No dopiero co ją wciągnął. Jest tu roboty, jest. Boba, co ty robisz? A co ty robisz? A, drzewko byś malował. Ja wam jeszcze muszę coś pokazać, jedną rzecz. Tam na 100%, na 100% ja jestem tego pewien. Tam kiedyś były kachy, granaty, miny. Normalnie ja zrobię te. Ty, ja wiem, co ja zrobię. Otwieranie skrzynek w CSGO. Patrzcie. Dym, 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 dym. Normalnie. Dobra, Bobasku, to tutaj rób, ja sobie spiję piweczko. Kurwa, porykę przez kredy, zobacz. Pierdolone, kurwa, człowieku, złomiarze jebani. Nawet ci zimą, człowieku, kran wykręcą, nie? Na złom. Ja się rzesz. Dupę jebani, gdyby mogli, to będą rurę wyrwali. No. Jak, kurwa, nie wyciągniesz człowieku na zimę, to chuja ci zajebią. No, spokojnie. Pod prąd na sobie. Tak, pod prąd. Za co za ironia losu? Znowu to ty działasz, a ja spijam. No niestety. Ale jak będzie się chciało spijać piwerko później na wakacje, to niestety. No ja ci mówię, ja te krety granatami będę przeganiał. Ja ci rzecz nie pierniczę. Wracaj, wracaj. Ładnie, nie? Zabezpieczam. Bardzo ładnie. Ojej, ty się denerwujesz. Dobra, słuchajcie, nie bez powodu, żeśmy zrobili taki wstęp, bo chcieliśmy wam pokazać po prostu, że przygotowujemy się na sezon letni, co oznacza, że no, na pewno pokażemy, jak tam jakiś grillek pracuje. Będziemy gotować na wolnym powietrzu. Tak, będziemy gotować na wolnym powietrzu, ale to jeszcze chwilę trzeba, bo Bobas dopiero co ogarnął tą działkę, no i tam trzeba troszeczkę włożyć jeszcze pracy, ale jakoś nie martwcie się, jakoś to pogodzimy, żeby odcinki w miarę wychodziły regularnie i też, żeby coś tam ogarnąć. Ja tutaj mam grabie, idę, nie wiem, może na skeletora pójdę z nimi. No, dobra, także to tyle, widzimy się za chwilę, że tak zrymuję, nara, heja. Siemanko, witam was serdecznie. W zasadzie już wszystko mamy gotowe, ale czekamy jeszcze na Bobasa. Pani Marto, jak tam Bobas? Właśnie wylądował, niedługo powinien być. Aha, czyli jeszcze chwileczkę, uzbrojmy się w cierpliwość i zaraz zaczynamy. Jał, siemanko. Siema. Witamy was wszystkich już teraz tak na poważnie. Dosyć wygłupów. Dokładnie. Pora zacząć coś gotować, bo do teraz to więcej wstępu niż tutaj treści. Ja się oczywiście przebrałem, bo nie będę tutaj fikał w koszuli. Tak, za gorąco by ci było. I co my dzisiaj chcemy tutaj popełnić za zbrodnię kulinarną? No właśnie, powiedz mi, co ty chcesz tu przygotować, bo ja wiem o jakichś naleśnikach, ale nie wiem dokładnie co. Zrobimy sobie naleśniki, ale te naleśniki nie będą na słodko, tylko nadziejemy je mięsem mielonym, pieczarkami, papryką, no, cebulą. Ja tutaj w tej chwili powiem dokładnie, co nam będzie potrzebne. A więc będziemy potrzebowali tak, na ciasto
Moment, to nie ten przykład. Nie tą kartkę wziąłem, żeby to było chronologicznie. Dwie szklanki mąki, którą sobie przesiejemy. Półtora szklanki mleka. Półtora szklanki, my użyjemy piwa, normalnie można użyć wody mineralnej, gazowanej, najlepiej. Dwa jajka i sól. To będzie ciasto. Następnie na farsz, wiadomo, mięso mielone, bo to ma być farsz mięsny. Cebula, czosnek, sól, pieprz. Papryka, pieczarki, suszone pomidory, ser mozzarella potarty. No i jeżeli ktoś by chciał ewentualnie jeszcze to jakoś tam zespoić, to śmietana, my tego dzisiaj nie będziemy używać. A później to jeszcze obsmażymy, do czego będziemy potrzebowali jajko, bułkę tartą i masło. Także no, oczywiście tam na naszym tym się wszystko pojawi, jeżeli chodzi o składniki. I od czego zaczniemy? Zaczniemy na pewno od ciasta, więc zabieramy się za ciasto. Dobra, słuchajcie, my tutaj w tej chwili weźmiemy sobie miseczkę od naszego miksera, przyniesiemy, moment. Do tego wrzucamy dwie szklanki mąki przesianej. Mąka tortowa, standardowa. Znowu kasujesz bilety. No. Czy ktoś pisze, żeby jakąś sprężynę naciągnąć? Ale nic nie będziemy naciągać. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, teraz mamy już mąkę przesianą. Dodamy sobie do niej mleko. Po bluzeczce. Ładnie, że się obryzgał. Półtora szklany. Mamy akurat mleko 3-2. Dobra. Jeżeli ktoś ten nie lubi alkoholu, to generalnie woda mineralna gazowana. My tutaj dodamy w tej chwili sobie piwko męskiego Fula. Tłocz go. Bo to będą naleśniki. No na słodko, jakbyśmy robili naleśniki, no to oczywiście nie dodajemy piwa w żadnym wypadku. Też półtora szklanki. Tyle łyków. Ja ci rzesz. Dobra. Teraz do tego wbijemy sobie dwa jajunia. Z tym się żeby nie dzieje. Ok. Solimy. No solimy tak. Już wedle uznania. Ja później będę sobie smakował tego ciasta. I zobaczymy, czy to nam starczy, czy nam nie starczy. I teraz wsadzamy to na naszego wariata. Mamy tutaj ładnie. Specjalny wariacik tutaj będzie pracował za chwilę. Specjalny szczeciński mikser, którego zapinamy. Uruchom tego diesla. Poczekaj. Nie można tutaj na razie turbo włączać. Ja cię żeż nie pierniczę. O co tu będzie pracował? Tak, o co tu chodzi? Pierwszy bieg, spokojnie, żeby paliwka dużo nie zużywał. Pięknie. Sobie wyrabia chłopaczyna to ciasto, nie? Biturbo, tańczył. Dobra, wariat tam sobie miksuje, a my w tym czasie możemy się zabrać za robienie farszu. Ja sobie tam jeszcze zostawiłem mąkę, w razie czego jakby trzeba było to ciasto zagęścić, no bo to nigdy nie wiadomo. Rzucimy sobie tutaj patelnię na gazik, nalejemy sobie oleju, rozgrzejemy, będziemy wrzucać sobie mielone z cebulą. Dobra, patelenka się nagrzała, to wrzucamy na nią cebulkę. Niech ona się troszeczkę zeszkli. A my w tym czasie sobie pokroimy pieczarki. To musi być pokrojone dosyć drobno, bo to idzie jako farsz, więc musimy te pieczarki też pokroić w jakąś tam kostkę.
Dobra, słuchajcie, ciasto nam się już zrobiło. Jak widzicie, ono jest takie typowo naleśnikowe, czyli takie gęste w miarę. Dodaliśmy dosłownie w międzyczasie ciutek mąki, tylko dlatego, bo to mówię, różnej wielkości są jajka, różnie nam się da mleka. To odstawiamy w tej chwili do lodówki na jakieś 30 minut, bo inaczej nam się te naleśniki będą pienić na patelni, a my w międzyczasie właśnie sobie zrobimy farsz. O, widzę, że cebuleczka. A, ta cebulka już w sumie jest gotowa, żeby przyjąć na siebie to mięso. Troszeczkę się podszkliła, więc dodajemy teraz, ja tego mielonego chyba dodam połowę, bo po prostu za dużo później będziemy mieli tego farszu. A jeszcze papryki, a jeszcze tam inne rzeczy. Robimy tutaj dzisiaj mniej więcej na 10-12 naleśników, więc to powinno nam starczyć. Dobra, w międzyczasie jak to się tutaj nam smaży, to skorzystajmy z wolnej drugiej patelni i zróbmy tutaj tą naszą opcję pieczara option z papryką. Niech to już też się tutaj smaży. A pieczareczka to zaraz będzie pracować ładnie. Ona zaraz jeszcze w ogóle zmaleje. Dobra, papryczkę sobie do niej zaraz dodamy. Soket, nie? Wycinamy soket. Tak, wiecie, byle jak, nie? To. Po najmniejszej linii oporu jedziemy, oczywiście standardowo. No, nie jest elegancko. Dokładnie. Dobra, tą papryniunię sobie musimy w miarę drobno pokroić. Dobra, muszę sobie tu sięgnąć, bo ten mnie tutaj zamulił tym krojeniem papryki. Jest wszystko pochowane, ja nie. Jak było na działce więcej popracować, to bym zamulowi nie był. No już nie narzekaj, nie narzekaj. Ale to krojenie, widzę, idzie ci dobrze, dobrze. Kurde, zaczyna się dziać. A to lubię, to lubię. Papryczka wjechała. Tak. Tu się gotuje, nie jakieś tam improwizowane, wiesz, ujęcia. Gdzie kurwa kroją im wszystko, a oni później tylko wrzucają na patelnię. Tak, dokładnie. I wydają, że potrafią gotować, nie? Tu. Dzisiaj nie będziemy tutaj żadnych jakichś specjalnych przypraw używać. Jak kto chce, to oczywiście może. My dzisiaj użyjemy już standardowo naszej tylko jednej przyprawy toksycznej. Tak. Sama papryka. A, żeś się szatnął, nie? Tak. Sól. Pieprz. I później będziemy to smakowali, jak już to wszystko połączymy i będziemy sobie doprawiali wedle gustu. Ostro, łagodnie, nie wiem, co jeszcze może być. Dobra, to jest ten czas, gdzie już powinniśmy dodać czosneczek do naszego mielonego. Dzisiaj niestety nie znaleźliśmy w warzywniaku naszego polskiego czosnku, więc mamy czosnek hiszpański. Espanio. Zobaczymy, jak to będzie smakować. Może przynajmniej nie będzie tak walić piwnicą jak ostatnio ten rzadki. Szybciej. No proszę, mają. Proszę, zdenerwowałeś mnie, nie? Ale proszę bardzo. Bardzo ładny. Pokaż. Tak, kształt jest idealny, tak. Jak zwykle zapachy. Zapachy idą, człowiek głodnieje. Tym bardziej po ciężkim dniu na działce. Nie mam standardowo, gdzieś ktoś mi zgubił wyciskarkę do czosnku. No była przecież ostatnio. No ostatnio była, ale nie wiem. Poradzimy sobie w ten sposób, że pomierzymy. Wrzucamy czosneczek. Mieszamy. Ach, sobie pokażę, że jest taka gorąca. Dobra.
ale my to zaraz będziemy łączyli, to już jest moment, dosłownie, bo tu już widzę, że nam się to przesmażyło. Ale wy jesteście niesamowici, ja pierniczę. Normalnie wbijacie te suby, że nawet nie mam słów, nie? Że aż topirynę nam mało. Tak, topiryna tutaj, nie, topiryna nie pomoże. No dobra, to już sobie tutaj zmiękło. Jedziemy z tym jedno na drugie. Przesiadamy się na jeden palnik na tą chwilę. No i dobra, i teraz już tutaj zajmujemy się tym, żeby to dobrze smakowało. Chwilę pozostawimy, będziemy smakować. Ale zajebiście to pachnie. No, całkiem spoko. No dobra, Bobasku, to co? To się lekko tutaj już podsmażę. To co? Beer time, co? Co? Widzę, że się nudzisz, Bobasku. No właśnie się nudzę. No klepiesz, klepiesz. No bo kurde, przez wzgląd na to, że dzisiaj używamy tylko szpatułki drewnianej, bo tam dużo ludzi nam zarzuca, że trujemy widelcem. Ja to najchętniej bym to wszystko pomiędzy widelcem wymieszał razem z teflonem. I by było zajebiste, a nie tak tutaj. No da, no ale chcesz, mnie jak chcesz umrzeć na raka, opaku. Człowieku, na co trzeba umrzeć? No. A nie deseczką się bawić, nie? Nie, zawsze możesz wziąć grabie. W samochodzie zostały. No to nie. Słuchajcie, teraz dajemy jeden z takich ważnych tutaj elementów. Produktów tego, czyli suszone pomidory. One takiego charakterystycznego smaku nadają. To one się poiszczone. No poszło coś z nich. Nie wiem co, nie chcę się wypowiadać, ale coś z nich poszło. Ale rozpękły się, nie? Cej, ale wrzucimy to do naszej tej zupki, nie? Oczywiście. Dobra, wrzucamy tą całość. Teraz to mieszamy i zaraz będziemy próbowali, czy tam jeszcze coś potrzeba, czy już nie potrzeba. Jeszcze moment, dosłownie. Słuchajcie, chciałem poruszyć taką jedną kwestię na szybko, żeby nie przedłużać mieszania Bobasa. Jeśli chodzi o wasze pomysły na dania, owszem, my wszystko... No, co ty żeś? Wyheblował helereflektor. Dobra, wracając. My wszystko notujemy, to co wy tam piszecie i proponujecie. I my to wszystko zrealizujemy, bo tak naprawdę wasze pomysły powtarzają się z naszymi. Nie martwcie się, na pewno będą, tylko że to jest kwestia po prostu czasu. No, no nie jesteśmy w stanie zrobić odcinków wcześniej niż co tydzień, co i tak co tydzień dla nas jest naprawdę wielkim wyczynem, bo tak naprawdę my mamy weekendy wyjęte no z życia, no jakby nie patrzeć, bo pracujemy w tygodniu. Także nie martwcie się, na pewno wszystko będzie, tylko że po kolei, a w jakiej kolejności to też nie jesteśmy w stanie obiecać, no zobaczymy, to wszystko dostosowujemy do odpowiedniego, po prostu odpowiedniej sytuacji. Exactly. No, to tyle wywodu. No, to teraz wracamy do gotowania, nie? Tak, wracamy do gotowania. Spakujemy sobie tego. Co? Pet? Dobra. No na pewno, stary. Ja widzę, jak to wygląda. No. Zresztą czuję. Co prawda jeden czuł i się zestrał. Ja bym jeszcze przypierdolił troszeczkę pieprzu. Bo ja lubię ostre, jak jest. No ja tak samo. A że... No ale to już kwestia indywidualna. Jak nie chcecie mieć na ostro, to nie dopieprzajcie. Dokładnie. Ja to jeszcze bym tutaj chili wrzucił na chętnie. No, niby by można było wrzucić, ale już nie ma w przepisie, to... No chyba, że złomiłem. No można tak po cichu. To czekaj, ja zrobię cięcie. Ciach! Czekaj. Zdzierałem. To idziemy? A człowieku. Szkieletorczyk, pokażę. Rekwizyty, nie? Rekwizyty. Czekaj, bo tu jeszcze jest jeden. To przed dół jest. Sąsiedzi podjadają. Tak. Okej. Okay. Co tam szarpiesz? Ciasteczko, nasze naleśniczki. Wyciągamy z lodówki. Aby. Dobra, do smażenia postawimy sobie patelnię, miseczkę, do miseczki lejemy trochę oleju, niektórzy nie leją, niektórzy smarują skórką ze słoniny patelnię, my ją opierniczymy Picasso pędzelkiem,
No i słuchajcie, jak to się mówi, pierwszy naleśnik nigdy nie wychodzi, więc i nam pewnie nie wyjdzie. Zaraz zobaczymy. To jest to naprawdę, powiem wam szczerze, że nienawidzę robić ciast, smażyć naleśników itp. Ja uwielbiam smażyć mięsa, piec, hardcore, nie, tłuszcz, w ogóle zbrodnie kuchenne, drapać patelnie widelcem, to jest to, co lubię, nie, a nie jakieś tam pierdolamento. No ale czasami trzeba, no czasami trzeba się poświęcić. No niestety. Ja daję zawsze taką kuchelkę i troszeczkę. Ładny dywan się robi. Piękny. Bardzo ładnie. Kurwa, dymi, nie? To naleśniczek musi dymić. Tak, jak diesel. Jak diesel. Diesel jak nie dymi, to znaczy, że jest zepsuł. Dokładnie. Jeszcze jeden. Od razu tutaj wam mówię, że nie polecam takiego pędzla, jak mamy w tej chwili, bo my mamy tutaj pędzel do malowania olejną i nam się trochę przytopił ten pędzel, także nie używajcie po prostu pędzla, jeżeli chcecie zrobić coś takiego. Można sobie to zastąpić na przykład nabitą gazą, jakimś takim gazikiem na widelec do przesmarowywania. No można różne rzeczy wymyślić, ale tak czy inaczej nie róbcie tego pędzlem tak jak my. Nie, no chyba, że chcecie zjeść trochę tego włosia, tak jak my właśnie będziemy to robić zaraz. Bo tam się troszeczkę ten pędzelek podtopił, ale ogólnie naleśniczki eleganckie. Będziemy je zaraz tutaj montować. Dobra, nasi drodzy widzowie, mamy już naleśniczki usmażone elegancko. Słuchajcie, wbijamy sobie tutaj jajeczko, sól, pieprz, standardowo jak to trzeba jajeczka. Mamy tutaj własnoręcznie utartą bułkę tartą. Sobie ją tutaj. To jajko trzeba ubić. No. Ubijamy. Dobra, mamy taką kolejność. Tutaj nasz farsz. Tutaj nasze naleśniki, jajko, bułka tarta i tutaj sobie postawimy. I jeszcze do tego będzie nam potrzebna ta mozzarella, o której wcześniej mówiliśmy. Wygląda to tak. Bierzemy łyżkę. Łychę naszego farszu. Naszego naleśnika. No, może troszeczkę więcej. No zależy, ile chcemy tego zrobić. Zróbmy takie dwa wypasy. Na to walimy ser. Takie jak segonki. Kurwa, sam jesteś sejką. Dobra. Tak. Mamy to już wszystko przygotowane. Tutaj nasze dwa sztosy leżą. I teraz smażymy na, my na maśle będziemy smażyli, można smażyć na oleju, ale my będziemy smażyli tak na bogato. Od razu mówię, że do tego ciasta, które robiliśmy, jak widzieliście w pewnym momencie, mieliśmy za dużo trochę mąki, więc dodaliśmy odrobinę mleka. Ten nam się trochę tak źle zwinął, ale ten jest zwinięty tak klasycznie, więc nie rozpada się. Można go fajnie, elegancko całego wtoczyć. Wiadomo, no nie wiem, czy by wam się chciało robić taką rzeźbę sobie, chociaż to jest naprawdę bardzo dobre, ale kilka takich na imprezkę, czemu nie? No, elegancko, kurde. W tej chwili jak to ciszysz? W przyzwoitym gazie wysmażamy na masełku. O, widzę, że coś Marta napisała. Nie Marta, tylko Funky. No to będzie nie Funky, Funky na wallu, nie? Ładnie współpracują z tym teflonem. Ładnie go wchłaniają. Oj, nie zazdroszczę wam.
jak będziecie to w nocy oglądać. Co, jak ja będę to montował, to już wiesz, będzie na następny dzień już tak będę chciał spróbować. Będziesz głodny. No. Bo ja. Ładnie poślizgamy to masełko. I proszę bardzo, w takiej postaci podajemy, żeby nie było, że to nie od nas. Tak. O. Pięknie. Dodajemy coś takiego, ale jeszcze mało tego. Dobra, nie kombinuj, daj czekaj, zjeść. Czekaj, czekaj. Daj to widać ująć. Widać coś tam, kurde. Daj to ująć kamerze. No popatrzyno. Właśnie, kurde, tam widać. A. A. Kurwa, to wszystko. Pięknie. Proszę bardzo. Tak wygląda to danie. Zapraszamy do konsumpcji. Dokładnie. Także dziękujemy serdecznie za oglądanie i za liczne subskrypcje, bo naprawdę one rosną w oczach. Zapraszamy Was do następnych odcinków. Patelnia nam się pali, także sorry. Tak, tak. Także dzięki bardzo, do zobaczenia. Hej. Hej. Co po Basku powiesz, bo ja jestem zachwycona. Ja mam pamięć zomrzeć. To jest chyba najlepsza rzecz, która nam tutaj wyszła. No i to bez przesady. Naprawdę. Kepsy siadają, nie? Tak, naprawdę powiem wam tak. Jesteśmy zachwyceni. Jesteśmy zachwyceni, a chyba największą tutaj magią było właśnie to, że obsmażyłeś to na koniec wszystko. No to taki ala krokiet. Taki ala krokiety. No z idą. Zajebiste, naprawdę zróbcie se, a sami się przekonacie. Zrób ta jedta. Dara. Do zobaczenia. Heja. Słuchajcie, jak kiedyś zastanawialiście się, jak wygląda MK po godzinach, to właśnie wygląda tak. Wyciszona, piwerko stoi, a my z Bobasem zaraz będziemy tutaj rozkminiać dalsze fazy.